Witam Państwa serdecznie. Dziś zaproszę Państwa do zrobienia ze mną takiej fajnej torby. Jak widzicie Państwo, ja mam przed sobą trzy torby, bo robiłam z trzech różnych sznurków. Tą pierwszą torbę, którą Państwo widzą, robiłam sznurkiem poliestrowym, którego jest w 100 gramach 140 metrów. I na tą torbę użyłam 3,5 motka. Z czwartego motka zostało mi dosłownie tyle. Kolejną torbę robiłam ze sznurka 1 mm, którego jest w 90 gramach jest 110 metrów i według mnie on jest troszkę jednak grubszy od tego poprzedniego, tak? I tutaj również do tej torby użyłam szydełka 3 i 2,5. I z tego sznurka potrzebowałam 5 motków, z 5 motka zostało mi dosłownie tyle, tak? I ostatnia torba, to już jest sznurek bawełniany, też bardzo fajnie ta torba wyszła z tego sznurka. I tutaj jest w 250 gramach jest około 225 metrów i tutaj potrzebowałam 3 motki i z 3 motka zostało mi tyle. I tutaj już tą torbę, tutaj użyłam szydełka 4 i szydełka 3,5. I oczywiście, kiedy zmienimy szydełko, oczywiście Państwu wszystko po drodze powiem, tak? To co, zaczynamy robić torbę? To zaczynamy robić torbę. Ja oczywiście dzisiaj użyję sznurka poliestrowego 1 mm od firmy Fimotki i szydełko 3. Zaczniemy od magicznego kółeczka, przeciągniemy niteczkę i zrobimy dwa oczka łańcuszka jako taki oszukany słupek. Tego w ogóle nie liczymy. I teraz nawinę niteczkę i będę w kółeczku robić słupki. To jest jeden słupek, drugi słupek, trzeci słupek, może sobie ściągnę, żeby było lepiej, czwarty słupek, piąty słupek. I tych słupków, drodzy Państwo, zrobimy 18. I ja już zrobiłam 18 słupków. Oczywiście te kółeczko sobie teraz zaciśniemy, żeby tą dziurkę zminimalizować. I połączymy oczkiem ścisłym. I przejdziemy do drugiego rzędu. I w drugim rzędzie również na początku zrobię taki oszukany słupek, czyli takie dwa oczka łańcuszka. I tego w ogóle nie biorę pod uwagę i tego nie liczę. I teraz w tym słupku, w tym pierwszym zrobię dwa słupki. I na kolejnym słupku również zrobię dwa słupki. I na kolejnym słupku również dwa słupki, czyli raz i dwa. I na kolejnym słupku również dwa słupki. Czyli w drugim rzędzie na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy po dwa słupki i będziemy mieli tych słupków 36. I znowu na kolejnym słupku jeden słupek i jeszcze jeden słupek. Czyli tak jak mówiłam, na każdym słupku z poprzedniego rzędu robimy po dwa słupki i tych słupków będziemy mieli 36. I ja już skończyłam rząd drugi i w rzędzie drugim na każdym słupku z poprzedniego rzędu zrobiłam po dwa słupki, czyli mam ich 36. I ponieważ ten sznurek mi tutaj przeszkadza, to ja sobie już obetnę. I oczywiście jak przy sznurku poliestrowym zawsze go trzeba troszkę podpalić, tak? To na pewno nam się nie będzie prów. O! I już wtedy mamy zakończone i nie będzie nam przeszkadzał.
I teraz przejdziemy do rzędu trzeciego, czyli oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd. I znowu w trzecim rzędzie zrobię dwa oczka łańcuszka jako taki oszukany słupek. Widzicie Państwo, jak ten oszukany słupek się robi, to nie widać takiej przerwy, tak, przy łączeniu rzędów. I teraz na tym słupku zrobię dwa słupki. Raz. Dwa. Na kolejnym słupku zrobię jeden słupek. I znowu na kolejnym słupku zrobię dwa słupki, raz, dwa i na kolejnym słupku jeden słupek. I znowu na kolejnym słupku dwa słupki i na kolejnym słupku jeden słupek. I na kolejnym słupku dwa słupki i na kolejnym słupku jeden słupek. Czyli robimy na przemian. Na jednym słupku robimy dwa słupki, na kolejnym słupku robimy jeden słupek. Czyli w tym rzędzie powinniśmy mieć 54 słupki. Czyli jeszcze raz. Na kolejnym słupku zrobię dwa słupki. Raz, dwa i na kolejnym jeden słupek. I tak pracujemy do końca rzędu i w trzecim rzędzie tych słupków powinniśmy mieć 54. I ja skończyłam rząd trzeci. W rzędzie trzecim na jednym słupku robiliśmy dwa słupki z poprzedniego rzędu, na kolejnym jeden. Czyli w rzędzie trzecim mamy tych słupków 54. Teraz przejdziemy do rzędu czwartego. Oczywiście oczkiem ścisłym zamknę rząd i oczywiście zrobię oszukany słupek, czyli dwa oczka łańcuszka, których w ogóle nie biorę pod uwagę. I teraz na tym słupku zrobię dwa słupki. Raz, dwa. I na kolejnych dwóch zrobię po jednym słupku, czyli jeden i na kolejnym słupku jeden. I teraz znowu na kolejnym słupku zrobię dwa słupki, raz, dwa i na kolejnych dwóch po jednym słupku, raz i dwa. I znowu na kolejnym słupku zrobię dwa słupki, raz, dwa i na kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku. Raz i dwa. I znowu na kolejnym słupku dwa słupki. Raz, dwa i na kolejnych dwóch po jednym słupku. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu i w tym rzędzie powinniśmy mieć tych słupków 72. I ja skończyłam rząd czwarty, czyli w rzędzie czwartym na jednym słupku z poprzedniego rzędu robiliśmy dwa słupki, na kolejnych dwóch po jednym słupku. I znowu dwa słupki i jeden i po jednym słupku w dwóch słupkach. Czyli razem mamy tych słupków 72. Oczywiście połączę oczkiem ścisłym i tym razem zrobię oczko łańcuszka. Zrobię tu pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i w trzecim słupku zrobię pół słupek. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Raz, dwa, trzy i w trzecim słupku zrobię pół słupek. I znowu raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy i na trzecim słupku zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i na trzecim słupku zrobię pół słupek. Czyli w tym rzędzie robimy takie łuki z trzech oczek łańcuszka. I znowu raz,
2, 3, raz, 2, 3 i na trzecim słupku pół słupek. I raz, 2, 3 i na trzecim słupku robimy pół słupek. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, tak? Czyli w tym rzędzie robimy same takie łuki z trzech oczek łańcuszka i co trzeci słupek się wbijamy i robimy pół słupek. I ja zrobiłam rząd piąty, czyli w rzędzie piątym robiliśmy takie łuki z trzech oczek łańcuszka i tych łuków dla pewności możecie sobie Państwo policzyć, powinno być 24. I teraz oczywiście ja już sobie zrobiłam 3 oczka łańcuszka i w tym pierwszym słupku połączę oczkiem półsłupku, połączę oczkiem ścisłym i zamknę rząd. I teraz oczkiem ścisłym na te pierwsze oczko i przejdę na ten łuk. Szydełko pod, przeciągnę i 2 oczka łańcuszka i to będzie jako pierwszy słupek. I na tym samym łuku zrobię jeszcze 2 słupki. Raz i 2. Teraz zrobię 3 oczka łańcuszka. Raz, 2, 3. Przejdę na kolejny łuk i zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. Tym razem zrobię raz, 2 oczka łańcuszka i przejdę na kolejny łuk i zrobię 3 słupki. 2 i 3. Tym razem zrobię raz, 2, 3 oczka łańcuszka i przejdę na kolejny łuk i zrobię 3 słupki. Jakby się komuś pomyliło, to zawsze sobie można liczyć. Zaczynamy 3, 2, 3 i teraz zrobimy 2 oczka łańcuszka. Robimy na przemian. Raz robimy 3, raz 2, raz 3. Czyli teraz zrobię 2 oczka łańcuszka. Raz, 2 i przejdę na kolejny łuk i zrobię 3 słupki. Raz, 2 i 3. 3, 2, 3, 2. Czyli teraz zrobię raz, 2, 3 oczka łańcuszka. I przejdę na kolejny łuk i zrobię 3 słupki. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. Czyli na każdym łuku robimy po 3 słupki, a pomiędzy tymi słupkami robimy na przemian. 3, 2, 3, 2, 3, czyli teraz zrobimy 2 oczka łańcuszka i na kolejnym łuku zrobimy 3 słupki. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie na każdym łuku robiliśmy po 3 słupki, ale pomiędzy tymi słupkami robiliśmy na przemian. Raz 3 oczka łańcuszka, 2 oczka łańcuszka, 3 oczka łańcuszka, 2 oczka łańcuszka. I tak robiliśmy na przemian. Czyli mamy takie 24 motywy z 3 słupków, tak? I teraz z tych 24 motywów zrobimy tych motywów 12, tak? Także ja już sobie połączyłam oczkiem ścisłym. I zrobimy na tym pierwszym słupku, zrobimy 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I na kolejnych 2 słupkach zrobimy po słupku. Czyli również będziemy mieli 3 słupki. Teraz zrobię 2 oczka łańcuszka. Raz, 2. Nawinę nitkę. Tu na tej poprzeczce z 3 oczek łańcuszka zrobię słupek, 2 oczka łańcuszka i przejdę na kolejne 3 słupki i zrobię po jednym słupku. Czyli raz, 2 i 3. I 2 oczka łańcuszka i teraz przejdę od razu na kolejny pierwszy słupek z 3
i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, nawinę i tu na tej poprzeczce z trzech oczek łańcuszka zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, przejdę na kolejne trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Czyli zrobiłam trzy słupki. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. I teraz przejdę od razu na kolejne słupki i na każdym z tych trzech słupków zrobię po jednym słupku. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na poprzeczce zrobię słupek, dwa oczka łańcuszka, przejdę na te kolejne trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka i przejdę od razu na kolejne trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. I tak mówiłam, widzicie Państwo, teraz będziemy mieli taki, to będzie jako jeden motyw, tak? I te motywy będziemy tutaj oddzielać dwoma oczkami łańcuszka. I tych motywów takich, które się składają właśnie z tych dwa razy po trzy słupki, powinniśmy mieć 12, tak? Ponieważ mieliśmy 24 razy po trzy słupki. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu, tak? Czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, słupek, tu gdzie robiliśmy trzy oczka łańcuszka, dwa oczka łańcuszka na kolejnych słupkach po słupku. I przechodząc na kolejny motyw, tu robimy dwa oczka łańcuszka. I ja już skończyłam rząd i tak jak mówiłam, to będzie jako jeden motyw, tak? I te motywy będziemy oddzielać dwoma oczkami łańcuszka. I takich motywów powinniśmy mieć 12. I teraz przejdę do kolejnego rzędu. Oczywiście ja sobie już oczkiem ścisłym połączyłam rząd. Zrobię na tym słupku 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I na tych kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku. Czyli zrobię razem 3 słupki. Teraz zrobię 2 oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawinę nitkę, szydełko przed tym słupkiem, przeciągnę nitkę przez dwie, nawinę, szydełko za słupkiem, przeciągnę nitkę przez dwie i teraz połączymy razem. Czyli mamy takie dwa słupki połączone razem górą. I teraz dwa oczka łańcuszka, przejdę na kolejne trzy słupki i zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. I teraz przejdziemy na kolejny motyw, tak? Bo to jest jako jeden motyw. Teraz dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na kolejny motyw, na te pierwsze trzy słupki w motywie. I na każdym słupku zrobię słupek. Dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, nawinę nitkę, szydełko przed słupkiem, przeciągnę przez dwie, nawinę, szydełko za słupkiem, przeciągnę przez dwie i teraz połączę te dwa słupki razem górą. I znowu dwa oczka łańcuszka, przejdę na kolejne trzy słupki i na każdym słupku zrobię słupek. I mamy już dwa motywy skończone, tak? I teraz przejdziemy na kolejny motyw. Czyli przechodząc na motyw, tak jak mówiłam, robimy dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Przejdę na te
trzy słupki. Na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Dwa oczka łańcuszka. Nawinę nitkę, szydełko przed słupkiem, przeciągnę przez dwie, nawinę szydełko za słupkiem, przeciągnę przez dwie i teraz te dwa słupki połączę razem górą. I dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejne trzy słupki w motywie. Czyli i na każdym tym słupku zrobię po jednym słupku. I teraz przejdziemy na kolejny motyw i przechodząc oczywiście zrobimy raz, dwa oczka łańcuszka. I znowu na każdym z tych trzech słupków zrobię po słupku, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, szydełko przed słupkiem, przeciągnę przez dwie, nawinę szydełko za słupkiem, przeciągnę przez dwie i połączę te słupki razem górą. I dwa oczka łańcuszka i na kolejnych trzech słupkach zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. I dwa oczka łańcuszka i przejdziemy na kolejny motyw i będziemy tak powtarzać do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, czyli mamy takich 12 motywów, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 2 słupki łączone razem górą, 2 oczka łańcuszka i 3 słupki. I przechodząc na kolejny motyw, robiliśmy 2 oczka łańcuszka. I teraz przejdziemy do rzędu kolejnego, czyli ja już jestem na tym pierwszym słupku z 3, czyli tu zrobię 3 oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. I na kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku. Czyli będę miała trzy słupki. I teraz bardzo podobnie będziemy pracować, bo zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, szydełko przed tymi słupkami, przeciągnę przez dwie, nawinę szydełko za tymi słupkami łączonymi razem górą, przeciągnę przez dwie i teraz połączę te dwa słupki razem górą. I dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejne trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. I przechodząc na kolejny motyw zrobię dwa oczka łańcuszka i znowu na kolejnych trzech słupkach zrobię po słupku, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, szydełko przed tymi dwoma słupkami, przeciągnę nitkę przez dwie, nawinę szydełko za tymi słupkami, przeciągnę nitkę przez dwie i połączę te dwa słupki razem górą. I znowu raz, dwa oczka łańcuszka, na każdym słupku z trzech słupków poprzedniego rzędu zrobię po słupku i dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw, tak? I na kolejnym motywie na tych pierwszych trzech słupkach zrobię po słupku, czyli raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, szydełko przed tymi słupkami, przeciągnę przez dwie, nawinę szydełko za słupkami, przez dwie i połączę te słupki razem górą. I znowu raz, dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejne trzy słupki w motywie i na każdym słupku zrobię słupek. I oczywiście dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw. Czyli robimy praktycznie to samo, co w poprzednim
rzędzie. I drodzy Państwo, tak pracujemy do końca rzędu i po skończeniu tego rzędu taki rząd zrobimy jeszcze jeden, czyli będziemy mieli takie trzy same rzędy. I ja już skończyłam rząd, czyli zrobiłam w sumie dwa rzędy, czyli proszę zobaczyć, tu gdzie robiliśmy w motywie dwa słupki łączone razem górą, takich rzędów mamy trzy. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu, czyli ja sobie już jestem na tym pierwszym słupku w motywie i teraz zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tym słupku drugim zrobię słupek i to będą jako dwa słupki łączone razem górą. Na tym ostatnim słupku słupek i znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę przed słupkami, przeciągnę przez dwie, nawinę za tymi słupkami łączonymi razem górą, przeciągnę i połączę słupki razem. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z trzech zrobię słupek, a dwa ostatnie w motywie połączę razem górą. Czyli wbiję się, przeciągnę przez dwie, nawinę, wbiję się, przeciągnę przez dwie i teraz połączę te słupki razem. Tym razem przechodząc na kolejny motyw, będziemy robić trzy oczka łańcuszka. Czyli raz, dwa, trzy. I znowu nawinę nitkę, przechodzę na kolejny motyw. Te pierwsze dwa słupki, czyli wbijam się pierwszy, przeciągnę tylko raz, nawinę drugi, przeciągnę tylko raz i połączę razem górą. Czyli te dwa brzegowe z tej strony i z tej strony w motywie łączymy razem górą. I na tym trzecim słupku zrobię słupek. I znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, szydełko przed te słupki łączone razem górą, przeciągnę raz przez dwie nitki, nawinę za tymi słupkami, przeciągnę raz przez dwie nitki i połączę razem górą. I dwa oczka łańcuszka i przejdę na te trzy słupki w motywie i tu zrobię słupek, a te ostatnie dwa słupki w motywie połączę razem górą. Czyli raz i dwa. I połączymy. I teraz znowu, przechodząc na kolejny motyw, zrobimy trzy oczka łańcuszka. Czyli raz, dwa, trzy. Nawinę nitkę. Pierwsze te dwa słupki, bo przechodzimy na kolejny motyw, tak? Czyli te dwa brzegowe słupki połączymy razem górą. Na tym kolejnym słupku zrobimy słupek na słupku. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę. Szydełko przed te dwa słupki łączone razem górą. Przeciągnę tylko raz przez dwie nitki, nawinę. Szydełko za tymi słupkami łączonymi razem górą. Przeciągnę raz przez dwie nitki i teraz je połączę razem górą. I dwa oczka łańcuszka i przejdę na te słupki z lewej strony, tak? To są słupki z tego motywu, tak? Czyli na tym pierwszym zrobię słupek i ostatnie dwa słupki w motywie połączę razem górą. Czyli przez dwie nitki, kolejny przez dwie nitki i połączę razem górą. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw. Czyli różnica jest tylko taka, że z tej strony te dwa słupki łączymy razem górą, z tej strony łączymy razem górą, a przechodząc na kolejny motyw robimy trzy oczka łańcuszka. I ja już skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie pierwsze dwa słupki w motywie łączyłam razem, ostatnie dwa słupki łączyłam dwa razem,
A przechodząc na kolejny motyw, robiłam 3 oczka łańcuszka. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu. Czyli teraz w tym motywie mamy z lewej i z prawej strony tak by po 2 słupki. I teraz zrobię 2 oczka łańcuszka. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek i to będzie jako 2 słupki łączone razem górą. W tym rzędzie, na tej małej poprzeczce, przed tymi słupkami łączonymi razem górą, zrobię 2 słupki. Raz, dwa. Na tych słupkach łączonych razem górą zrobię słupek. I na tej kolejnej poprzeczce zrobię również 2 słupki. Raz i 2. I te ostatnie 2 słupki w motywie również połączę razem górą. Czyli przez 2 nitki nawinę kolejny słupek, przez 2 nitki i połączę razem górą. I teraz zrobię 2 oczka łańcuszka, raz, dwa, nawinę nitkę i na tej poprzeczce z 3 oczek łańcuszka zrobię 3 słupki. Raz, dwa i 3. 2 oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw i powtórzę, czyli te pierwsze 2 słupki w motywie połączę razem górą. Czyli wbijam się w pierwszy, przerabiam raz przez 2 nitki, wbijam się w drugi, przerabiam raz przez 2 nitki i łączę je razem górą. I teraz znowu na tej poprzeczce przed tymi słupkami łączonymi razem górą zrobię 2 słupki. Raz, dwa. Na tych słupkach łączonych razem górą zrobię słupek i na tej kolejnej poprzeczce zrobię 2 słupki. I ostatnie 2 słupki w motywie połączę razem górą, czyli raz i 2. I teraz znowu zrobię 2 oczka łańcuszka. Na tej poprzeczce pomiędzy motywami z 3 oczek łańcuszka zrobię 3 słupki. Raz, dwa, trzy, 2 oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw. Czyli te pierwsze 2 słupki połączę razem górą. Czyli wbijam się w pierwszy, przerabiam raz przez 2 nitki, wbijam się w drugi, przerabiam raz przez 2 nitki i łączę je razem górą. I teraz znowu na poprzeczce 2 słupki. Na tych słupkach łączonych razem górą 1 słupek. I na tej kolejnej poprzeczce również 2 słupki. I ostatnie 2 słupki w motywie połączę również razem górą, czyli przerobię raz przez 2 nitki, ten drugi przerobię raz przez 2 nitki i połączę razem górą. I znowu 2 oczka łańcuszka na tej poprzeczce pomiędzy motywami z 3 oczek łańcuszka zrobię 3 słupki. Raz, dwa, trzy. 2 oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw. Czyli te 2 pierwsze słupki połączę razem górą, czyli raz przez 2 nitki, kolejny słupek raz przez 2 nitki i połączę razem górą. Na tej poprzeczce zrobię 2 słupki. Na tych słupkach łączonych razem górą zrobię słupek i na kolejnej poprzeczce zaraz za tymi słupkami łączonymi razem górą zrobię 2 słupki.
I ostatnie dwa słupki w motywie oczywiście połączę razem górą. Czyli pierwszy przez dwie nitki, drugi przez dwie nitki, połączę, zrobię dwa oczka łańcuszka i na tej poprzeczce pomiędzy motywami powtórzę, czyli zrobię trzy słupki. I tak to będzie wyglądać i tak pracujemy do końca rzędu. Czyli te pierwsze dwa słupki łączymy razem górą, na poprzeczce dwa słupki, na tych słupkach łączonych razem górą słupek, na kolejnej poprzeczce dwa słupki, ostatnie dwa słupki w motywie łączymy razem górą, następnie dwa oczka łańcuszka, na tych trzech oczkach łańcuszka pomiędzy motywami trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i przechodzimy na kolejny motyw. I ja już skończyłam rząd. Czyli tak, w motywie pierwsze dwa słupki łączyłam razem górą, następnie na poprzeczce dwa słupki, na tych słupkach łączonych razem górą słupek, na poprzeczce dwa słupki i ostatnie dwa słupki w motywie również łączyłam razem górą. Następnie dwa oczka łańcuszka, na tej poprzeczce pomiędzy motywami z trzech oczek łańcuszka robiłam trzy słupki i przechodząc na kolejny motyw robiłam dwa oczka łańcuszka. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu, czyli zrobię dwa oczka łańcuszka na tym pierwszym słupku. To są akurat te dwa słupki łączone razem górą. Nawinę nitkę, na kolejnym słupku słupek i to będzie jako dwa słupki łączone razem górą. Następnie na trzech kolejnych słupkach zrobię po jednym słupku. Raz, dwa, trzy i ostatnie dwa słupki również połączę razem górą. Następnie dwa oczka łańcuszka, raz, dwa i na tym pierwszym słupku z tych trzech pomiędzy tymi głównymi motywami, na tym pierwszym słupku zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten środkowy słupek, czyli ten drugi i na tym ostatnim słupku z trzech również zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I przechodząc na kolejny motyw zrobię raz, dwa oczka łańcuszka. I znowu przechodzę na motyw i na motywie pierwsze dwa słupki połączę razem górą. Na kolejnych trzech słupkach zrobię po jednym słupku. Raz, dwa, trzy i ostatnie dwa słupki w motywie połączę razem górą. Raz, dwa i połączę. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na ten pierwszy słupek z tych trzech pomiędzy motywami i na tym pierwszym słupku zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na tym ostatnim, czyli na trzecim, również zrobię trzy słupki. I przechodząc na kolejny motyw, oczywiście zrobię dwa oczka łańcuszka. I będę oczywiście powtarzać, tak? Czyli, drodzy Państwo, na motywie pierwsze dwa słupki łączymy razem górą, w kolejnych trzech słupkach robimy po jednym słupku, ostatnie dwa łączymy razem górą, następnie dwa oczka łańcuszka, na tym pierwszym słupku z tych trzech robimy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i na tym ostatnim, czyli na trzecim słupku również robimy trzy słupki. Przechodząc na kolejny motyw również robimy dwa oczka łańcuszka. I tak pracujemy do końca rzędu.
i ja już skończyłam rząd i tak to wygląda po skończeniu, czyli jak widzicie Państwo, ten dolny pierwszy motyw już zamykamy, tak? Czyli tu robiliśmy dwa słupki łączone razem górą, w trzech słupkach po słupku, dwa słupki łączone razem górą, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka i przechodziliśmy na kolejny motyw. I przejdziemy do kolejnego rzędu, czyli teraz znowu dwa pierwsze słupki połączymy razem górą, czyli ja zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, w kolejnym słupku słupek i to będzie jako dwa słupki połączone razem górą. W kolejnym słupku zrobimy słupek i ostatnie dwa słupki połączymy razem górą. Raz, dwa i łączymy. I teraz zrobimy dwa oczka łańcuszka. Przejdziemy na winę nitkę, przejdziemy na te pierwsze trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka, na winę nitkę i na tej małej poprzeczce pomiędzy tymi słupkami zrobię również trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka, przejdę na te kolejne trzy słupki i na każdym słupku zrobię słupek. Czyli raz, dwa i trzy. I dwa oczka łańcuszka i przejdę na motyw, czyli na motywie pierwsze dwa słupki połączę razem górą. Na kolejnym słupku zrobię jeden słupek. I ostatnie dwa słupki w motywie również połączę razem górą. I dwa oczka łańcuszka. I przejdziemy na ten tak jakby dodatkowy motyw. Z tego właśnie motywu będą powstawały takie listki, tak? Zrobiłam dwa oczka łańcuszka, nawinęłam nitkę i przejdę na te pierwsze trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Czyli raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tej poprzeczce pomiędzy tymi słupkami po trzy zrobię również trzy słupki. Raz, dwa i trzy. I znowu dwa oczka łańcuszka, przejdę na te kolejne trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Czyli raz, dwa i trzy. I znowu zrobię dwa oczka łańcuszka i przejdę na kolejny motyw i będę powtarzać, tak? Proszę zobaczyć, tak to będzie wyglądać, tak? Czyli na motywie pierwsze dwa słupki łączymy razem górą, na kolejnym słupku jeden słupek i ostatnie dwa słupki również łączymy razem górą. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki na poprzeczce, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki na kolejnych tych trzech słupkach. I przechodząc na kolejny motyw, również robimy dwa oczka łańcuszka. I ja już skończyłam rząd i teraz przejdziemy do kolejnego rzędu i w kolejnym rzędzie już ten pierwszy główny motyw będziemy całkowicie zamykać, tak? Czyli teraz zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na kolejnym słupku zrobię słupek, przerobię tylko raz, na kolejnym słupku słupek, przerobię tylko raz. I teraz te trzy słupki połączymy razem górą. Tym razem
zrobię oczko łańcuszka, przejdę na te pierwsze trzy słupki, nawinę nitkę, na pierwszym słupku zrobię słupek, ale przyciągnę tylko raz przez dwie nitki, nawinę, na kolejnym słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki i na tym trzecim słupku słupek przeciągnę raz przez dwie nitki. I teraz połączę je razem górą. Teraz zrobię dwa oczka łańcuszka. Raz, dwa. Nawinę nitkę i na tym pierwszym słupku z tych trzech, tak? Tu mamy trzy, tu mamy trzy i tu w środeczku mamy trzy. To też w środeczku, tak? Na tych środku, na tych trzech słupkach będziemy pracować, tak? I na tym pierwszym słupku z tych trzech zrobię trzy słupki. Raz. Dwa. Trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na tym trzecim, ostatnim również zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na te ostatnie trzy słupki i tutaj te trzy słupki połączymy razem górą. Czyli jeden słupek raz przez dwie nitki, drugi słupek raz przez dwie nitki i trzeci słupek raz przez dwie nitki. I teraz połączę je razem górą. Przechodząc na ten główny motyw, w tym rzędzie robię tylko oczko łańcuszka. Nawinę nitkę i zamknę motyw, czyli zrobię trzy słupki łączone razem górą. I teraz znowu zrobię tylko jedno oczko łańcuszka i przejdę na te pierwsze trzy słupki, tak? I te pierwsze trzy słupki połączę również razem górą. I połączymy. Tym razem zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na ten pierwszy słupek z trzech, zrobię trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na trzecim również zrobię trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka i te ostatnie trzy słupki połączę razem górą. Czyli jeden, drugi i trzeci. I połączymy. I przechodząc na główny motyw, robię tylko oczko łańcuszka. I teraz połączę te motywy, te trzy słupki razem górą. Czyli raz, dwa i trzy. I łączymy. I przechodząc na ten dodatkowy, powiedzmy, motyw, czyli na te listki, które nam się będą tworzyć, tu robimy tylko oczko łańcuszka. I powtarzamy, czyli te pierwsze trzy słupki połączę razem górą, czyli raz, dwa, trzy, połączymy, tym razem zrobimy dwa oczka łańcuszka, raz, dwa, przejdziemy na ten pierwszy słupek z trzech, zrobimy na nim trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, przejdziemy na ten trzeci słupek, czyli ten drugi ominiemy, na tym trzecim słupku zrobimy trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i te ostatnie trzy słupki
połączymy razem górą. Czyli raz, dwa, trzy. I połączymy. I przechodząc na ten główny motyw, zrobimy tylko oczko łańcuszka. I oczywiście te trzy słupki z głównego motywu połączymy razem górą. I znowu zrobimy oczko łańcuszka i przejdziemy na te pierwsze trzy słupki, połączymy je razem górą. Tak to będzie, drodzy Państwo, wyglądać. Może ja to pokażę. Czyli proszę zobaczyć. Tu, gdzie zaczynaliśmy rząd. Pierwsze te trzy słupki z głównego motywu połączyliśmy razem górą. Zrobiliśmy tylko oczko łańcuszka. Przeszliśmy na te pierwsze trzy słupki. Też połączyliśmy je razem górą. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka. Te ostatnie trzy słupki połączyliśmy razem górą i przechodząc na motyw główny robiłam tylko oczko łańcuszka. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. I ja skończyłam rząd i w tym rzędzie, widzicie Państwo, ten pierwszy motyw został zamknięty. I teraz praktycznie będziemy robić tylko takie listki. To co, przejdziemy do następnego rzędu. Aha, jeszcze może tylko powtórzę, że tutaj te trzy słupki łączyłam razem górą. Robiłam oczko łańcuszka, trzy słupki łączyłam razem górą. Dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki łączyłam razem górą. Oczko łańcuszko i przechodziłam na motyw, gdzie też robiłam trzy słupki łączone razem górą. I teraz widzicie Państwo, jestem tu, gdzie kończyłam motyw, tak? I teraz tu zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i w tym samym miejscu jeszcze jeden słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą, przejdę od razu na te ominę tutaj te trzy słupki łączone razem górą i przejdę tu od razu na ten pierwszy słupek z trzech. I zrobię tu słupek i na kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku. Dwa oczka łańcuszka na tej poprzeczce, tu małej z dwóch oczek łańcuszka zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy. Dwa oczka łańcuszka, przejdę na te kolejne trzy słupki i na każdym słupku zrobię słupek. Raz, dwa i trzy. I tym razem zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą i przejdę od razu tu, gdzie łączyłam motyw, tu, gdzie zakończyliśmy motyw, tak? Te trzy słupki łączone razem górą. I tu zrobię dwa słupki. Raz i dwa. I znowu zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą. Przejdę tu od razu na ten pierwszy słupek z trzech, zrobię słupek i na kolejnych dwóch słupkach zrobię po jednym słupku, czyli będę miała trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na poprzeczce zrobię trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i na tych kolejnych trzech słupkach zrobię po jednym słupku. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą
i przejdę tu od razu, gdzie kończyłam motyw główny, i tu zrobię dwa słupki. Raz i dwa. Może pokażę, jak to będzie wyglądać. Proszę zobaczyć. Dwa słupki, oczko łańcuszka, omijamy ten motyw, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka na poprzeczce, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, oczko łańcuszka i przechodzimy na ten główny motyw i tu robimy dwa słupki. Zawsze przed i za tymi dwoma słupkami będziemy robić oczko łańcuszka. Czyli teraz znowu zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na te trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tej poprzeczce zrobię trzy słupki. Raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, przejdę na te trzy słupki, zrobię po słupku, czyli będę miała trzy słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą i przejdę na te trzy słupki, ale w tym głównym motywie. I tu zrobię dwa słupki. I znowu oczko łańcuszka i będziemy powtarzać. I tak, drodzy Państwo, pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd. Czyli tu, gdzie zamykaliśmy motyw, ten główny, robiliśmy dwa słupki, oczko łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, oczko łańcuszka i na kolejnym tym motywie robiliśmy dwa słupki. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu i to będzie pierwszy rząd z dwóch rzędów powtarzalnych. Czyli jestem na tym pierwszym słupku z dwóch. Zrobię na nim trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym drugim słupku również zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na te pierwsze trzy słupki i zrobię na nich trzy słupki, ale łączone razem górą. Czyli przeciągam każdy z tych trzech słupków tylko raz przez dwie nitki i połączę razem górą. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na ten pierwszy słupek z trzech, zrobię na nim trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na tym trzecim zrobię również trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i te ostatnie trzy słupki również przerobię razem, czyli połączę je razem górą. Drugi i trzeci. I połączę. Oczko łańcuszka, przejdę na te dwa słupki, które robiliśmy na tym motywie, gdzie zamknęliśmy i na każdym z tych dwóch słupków zrobimy po jednym słupku. Oczko łańcuszka, przejdę na te trzy pierwsze słupki i połączę je razem górą, czyli jeden przerobię raz, drugi przerobię raz i trzeci przerobię raz. I teraz połączę je razem górą. I dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z trzech zrobię trzy słupki. Raz,
2, 3, 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na tym trzecim słupku również zrobię 3 słupki. 1, 2, 3 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i te 3 ostatnie słupki połączę razem górą. Czyli 1, 2 i 3 i połączymy. I przechodząc na te 2 słupki zrobię tylko oczko łańcuszka. I na tym każdym z tych słupków zrobię po jednym słupku. Czyli zrobię 2 słupki. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na kolejny motyw, czyli na te pierwsze, bo tu mamy 1, 2, 3 razy po 3 słupki, tak? Czyli na tych pierwszych 3 słupkach zrobię po słupku, ale połączę je razem górą. 2 i 3 i połączę. I teraz 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z 3 zrobię 3 słupki. 1, 2, 3 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na trzecim również zrobię 3 słupki. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i te ostatnie 3 słupki przerobię razem, czyli połączę je razem górą. Czyli pierwszy przez 2 nitki, drugi przez 2 nitki i trzeci przez 2 nitki. I połączę razem górą, zrobię oczko łańcuszka i przejdę na te 2 słupki i zrobię na nim po jednym słupku. I oczko łańcuszka i będę powtarzać tak do końca, już mi się troszkę siatka wykina, będę tak powtarzać do końca rzędu. Czyli drodzy Państwo, 2 słupki, oczko łańcuszka, 3 słupki łączone razem górą, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki łączone razem górą, oczko łańcuszka i robimy 2 słupki. I później znowu oczko łańcuszka i powtarzamy i tak do końca rzędu. I to jest pierwszy rząd z 2 rzędów powtarzalnych. I ja już skończyłam pierwszy rząd z 2 powtarzalnych i teraz jeszcze tylko pokażę Państwu, jak zrobić drugi rząd z 2 powtarzalnych. Czyli jestem na tym pierwszym słupku z 2, czyli zrobię na nim słupek, czyli 3 oczka łańcuszka. I na tym drugim słupku również zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki łączone razem górą, przejdę na ten pierwszy słupek z 3 i zrobię na każdym z tych 3 słupków zrobię po jednym słupku. 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tej poprzeczce pomiędzy tymi, tu gdzie robiliśmy po 3 słupki, zrobię 3 słupki. 1, 2, 3 2 oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tych 3 słupkach zrobię po jednym słupku. 1, 2 i 3 Tym razem zrobię oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te 3 słupki łączone razem górą i przejdę na te 2 słupki i zrobię na nich po jednym słupku. 1, 2 oczko łańcuszka, nawinę nitkę,
ominę te trzy słupki łączone razem górą, przejdę na te trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po słupku, czyli raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i na tej poprzeczce tu zrobię trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, przejdę na te trzy słupki i zrobię na nich po jednym słupku, czyli raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, ominę te trzy słupki łączone razem górą i przejdę na te dwa słupki pomiędzy tymi motywami, tak? Bo pomiędzy tymi motywami, proszę zobaczyć, zawsze będziemy mieli takie dwa słupki. Czyli zrobiłam oczko łańcuszka, nawinę i na tym każdym z tych dwóch słupków zrobię po jednym słupku. I znowu oczko łańcuszka, nawinę, ominę te trzy słupki łączone razem górą, przejdę na te trzy słupki i na każdym z tych słupków zrobię po słupku, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka, na poprzeczce trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i na tych trzech słupkach zrobię po jednym słupku. I tak mówiłam, to jest drugi rząd z dwóch rzędów powtarzalnych. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i przejdę na te dwa słupki i na każdym słupku zrobię po jednym słupku. I oczko łańcuszka i przejdę na kolejny motyw. I drodzy Państwo, tak jak mówiłam, po tym rzędzie będziemy robili ten rząd poprzedni, tak? Czyli tu są dwa rzędy powtarzalne. I po skończeniu tego rzędu ja te dwa rzędy powtórzę jeszcze 5 razy. Państwo sobie powtórzą tyle razy, bo każdy z Państwa robi różnym sznurkiem, jaką też chce uzyskać głębokość torby. I ja już powtórzyłam te dwa powtarzalne rzędy. Razem mam je zrobione. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć razy. I zobaczymy, jaką ma wysokość moja torba na ten moment. Na ten moment ma około 30 cm, 30-31 cm, tak? Ale jeszcze proszę pamiętać, że jeszcze dojdzie nam tutaj, jak będziemy wykańczać, tu jeszcze nam dojdzie na wysokość, tak? Także jeżeli komuś jest za płytka, można sobie jeszcze te dwa rzędy dorobić. Lub jeżeli ktoś robi z cieńszego sznureczka, tak? I teraz, drodzy Państwo, przejdziemy praktycznie tutaj, już pomału będziemy wykańczać, ale zrobimy jeszcze jeden rząd. Praktycznie będziemy go robić jak ten pierwszy z dwóch powtarzalnych, ale jednak troszkę inaczej, więc dlatego jeszcze tutaj Państwu pokażę, jak to zrobić. Czyli, drodzy Państwo, ja jestem na tym pierwszym słupku z dwóch, czyli zrobię trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek i na tym drugim słupku również zrobię słupek. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę i na tych trzech słupkach zrobię po słupku, ale połączę je razem górą. Dwa oczka łańcuszka i teraz zrobimy troszkę inaczej, nawinę nitkę i na tym pierwszym słupku z tych trzech zrobię trzy słupki, ale połączę je razem górą, czyli jeden, drugi i trzeci. I teraz je połączę. I dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę
ominę ten środkowy słupek i na tym trzecim zrobię trzy słupki, ale połączę je razem górą. Dwa i trzy. I połączymy. I teraz znowu dwa oczka łańcuszka i te ostatnie trzy słupki połączę razem górą. Czyli raz, dwa, trzy. I połączymy oczko łańcuszka i przejdę na te dwa słupki i zrobię na tych słupkach po jednym słupku. Czyli tylko taka jest różnica, że tutaj na tym pierwszym słupku i na tym trzecim robimy też trzy słupki, ale łączymy je razem górą. Czyli jeszcze raz. Oczko łańcuszka, nawinę nitkę, przejdę na te pierwsze trzy słupki i na każdym z nich, z tych słupków zrobię słupek, ale przerobię tylko raz przez dwie nitki i teraz połączę je razem górą. Teraz zrobię dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, na tym pierwszym słupku z trzech zrobię trzy słupki, ale przerobię je tylko raz przez dwie nitki i połączę razem górą. Dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę, ominę ten drugi słupek i na trzecim zrobię trzy słupki, ale przerobię je tylko raz przez dwie nitki i połączę razem górą. I dwa oczka łańcuszka, nawinę nitkę i ostatnie trzy słupki połączę razem górą. I tak jak w poprzednich rzędach, przechodząc na te dwa słupki, zrobię tylko oczko łańcuszka, przejdę na te dwa słupki, zrobię na nich po słupku i przechodząc na kolejny motyw, również zrobię tylko jedno oczko łańcuszka. I tutaj znowu powtórzę, czyli trzy słupki łączone razem górą, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki łączone razem górą, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki łączone razem górą i trzy słupki łączone razem górą. Tak, przechodząc na te dwa słupki, zrobimy jedno oczko łańcuszka. I tak pracujemy, drodzy Państwo, do końca rzędu. Ja już skończyłam rząd, czyli w tym rzędzie różnica była tylko taka, że wszędzie te trzy słupki łączyliśmy razem górą. I teraz, jak widzicie Państwo, nie zakończyłam rzędu, ponieważ tutaj powinniśmy zrobić oczko łańcuszka. Więc ja się wbiję w trzecie oczko tego pierwszego słupka, przeciągnę nitkę przez jedną i przez dwie. Szydełko pod tą malutką poprzeczkę przeciągnę, zrobię półsłupek i teraz zrobię raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, ominę te dwa słupki i na tej malutkiej poprzeczce zrobię półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejną i zrobię półsłupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, ominę te trzy słupki łączone razem górą, przejdę na kolejną poprzeczkę i zrobię pół słupek. I raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejną, zrobię pół słupek. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, przejdę na kolejną, zrobię pół słupek. Raz, dwa, uciekło, dwa, trzy, przejdę na kolejną, czyli na te oczko łańcuszka zrobię półsłupek i znowu trzy oczka łańcuszka, raz, dwa, trzy, na kolejną półsłupek, raz, dwa, trzy, na kolejną półsłupek, raz, dwa, trzy, na kolejną półsłupek, raz, dwa, trzy, na kolejną półsłupek i raz, dwa, trzy i przejdziemy na kolejną poprzeczkę i zrobimy półsłupek. Proszę zobaczyć,
czyli na każdym tym oczku łańcuszka i na każdych tych dwóch oczkach łańcuszka, może to sobie rozciągnę, robimy półsłupek. Półsłupek, trzy oczka łańcuszka, półsłupek. Zawsze te motywy omijamy i na wszystkich tych poprzeczkach z dwóch i z jednego oczka łańcuszka robimy półsłupek. I tak pracujemy do końca rzędu. I ja już skończyłam rząd, czyli tak mówiłam, na każdym tym oczku łańcuszka, na tych dwóch oczkach łańcuszka wszędzie robiłam półsłupek, a pomiędzy półsłupkami trzy oczka łańcuszka, powstały nam takie łuki. I teraz jak widzicie Państwo, zrobiłam ostatnie trzy oczka łańcuszka, połączę oczkiem ścisłym, czyli w ten pierwszy półsłupek i oczkiem ścisłym przejdę na łuk. I teraz proszę zobaczyć, robiłam torbę cały czas szydełkiem 3, teraz zmienię szydełko na szydełko 2,5, ponieważ będziemy już pomału robić tą górę, to ona będzie jednak taka troszkę sztywniejsza i ta torba będzie taka bardziej stabilna, tak? Czyli jak Państwo ktoś robił szydełkiem, przypuśćmy 4, to ja proponuję sobie wziąć teraz szydełko 3,5. I teraz, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, jestem na łuku, który jest nad tymi dwoma słupkami, tak? To jest ten łuk. I teraz tu zrobię oczko łańcuszka i na tym łuku zrobię dwa półsłupki. Na kolejnym łuku zrobię trzy półsłupki. Raz, dwa, trzy i na kolejnym dwa. Czyli na przemian. Na kolejnym trzy, raz, dwa, trzy i na kolejnym dwa. I na kolejnym trzy, raz, dwa, trzy i na kolejnym raz i dwa. I raz, dwa, trzy i na kolejnym łuku dwa. I na kolejnym raz, dwa, trzy i na ostatnim, proszę zobaczyć, też, który jest nad tymi dwoma słupkami, też zrobię dwa. Czyli zaczynałam dwoma i skończyłam dwoma. Proszę zobaczyć, no tutaj może będzie teraz lepiej widać. Tu zaczęłam dwa półsłupki i tu skończyłam dwa półsłupki. Czyli zrobiłam tak jakby na tych łukach na dwóch motywach, ale zaczęłam na łuku nad dwoma słupkami i skończyłam na łuku nad dwoma słupkami. I razem tych słupków powinniśmy mieć, półsłupków, przepraszam, 27. I teraz oczywiście zrobię oczko łańcuszka, odwrócę i na każdym półsłupku będę robić półsłupek. Czyli zrobię 27 półsłupków. 2, 3, 4 i 5. I drodzy Państwo, tak robimy do końca, czyli razem będziemy mieli 27 półsłupków i po skończeniu tego rzędu, takie rzędy półsłupków zrobimy jeszcze 2. Czyli razem będziemy mieli 4 rzędy półsłupków. I ja zrobiłam 4 rzędy po 27 półsłupków. I teraz zrobimy jeszcze 5. rząd, czyli zrobię oczko łańcuszka, odwrócę i w tym 5. rzędzie te pierwsze 2 półsłupki przerobię razem, czyli przeciągnę, w drugim położę szydełko, przeciągnę i teraz te półsłupki połączę razem górą. I teraz w kolejnych 23 półsłupkach zrobię po jednym półsłupku, czyli raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23. I zostały nam dwa półsłupki na końcu i też przerobię je razem, czyli przeciągnę nitkę, włożę szydełko w kolejny półsłupek, przeciągnę i połączę je razem. I teraz zakończę. Tu sobie jeszcze przeciągam zawsze. Jak na złość nie chce szydełko wejść. O. Dla pewności jeszcze sobie raz przeciągam. I teraz, drodzy Państwo, odliczę raz, dwa, trzy, cztery motywy i po czwartym motywie na tym łuku, nad tymi dwoma słupkami, tu przywiążę sznurek, tak? I będę robiła to samo, co z tej strony, tak? Czyli powtórzę. Czyli na tym pierwszym łuku zrobię dwa półsłupki, czyli raz, dwa. Na kolejnym trzy półsłupki. Dwa, trzy. Na kolejnym dwa. Od razu widzicie Państwo, ten sznurek sobie od razu wrabiam. Dwa. I na kolejnym łuku zrobię trzy półsłupki. I drodzy Państwo, no nie ma sensu, żebym ja to samo pokazywała. Więc tu zaczęłam na tym łuku, nad tymi dwoma słupkami i skończę tu nad tymi dwoma słupkami. Z jednej i z drugiej strony cztery motywy zostaną nam wolne. I zrobimy to samo, co tutaj z tej strony, czyli cztery rzędy po 27 półsłupków. W piątym rzędzie dwa pierwsze i dwa ostatnie zbierzemy razem. I ja już zrobiłam z dwóch stron cztery rzędy po 27 półsłupków. W piątym rzędzie brzegowe dwa słupki sobie zebrałam, tak? I z jednej i z drugiej strony raz, dwa, trzy, cztery. I z drugiej strony raz, dwa, trzy, cztery motywy zostały mi wolne. I teraz już będziemy obrabiać siateczkę. Ja sobie przywiążę sznureczek, obojętnie na którym łuku. Ja sobie akurat tu na tym przywiążę to już obojętnie, bo już będziemy robić tak samo, także naokoło, tak, będziemy pracować. I teraz na każdym łuku zrobię tutaj oczko łańcuszka i zrobię na tym łuku dwa półsłupki. Raz i dwa. I na każdym łuku będziemy robić po dwa. Może ja sobie ten sznurek od razu będę wrabiać. Raz i dwa. I na kolejnym łuku raz i dwa. I na kolejnym łuku raz i dwa. I na kolejnym łuku raz i dwa. Czyli na każdym łuku będziemy pracować i będziemy robić po dwa półsłupki. I teraz tu już na ten łuk,
Tutaj już nie robimy tutaj półsłupku, bo tu robiliśmy do tej poprzeczki, tak? Tu od razu wchodzimy na te brzegowe półsłupki i na każdym półsłupku brzegowym zrobimy półsłupek, czyli zrobimy ich 5. To jest 2, 3, 4 i 5. I teraz, drodzy Państwo, robimy oczko łańcuszka. Każdy z Państwa tych oczek łańcuszka zrobi tyle, jak potrzebuje długą rączkę. Ja akurat tutaj robię 85 oczek łańcuszka, czyli robię 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Czyli spotkamy się, jak ja zrobię 85 oczek łańcuszka, a Państwo zrobią tyle, ile uważają, lub tyle po prostu, ile potrzebują. I ja już zrobiłam 85 oczek łańcuszka i długość mojego paska łańcuszka ma około 40 cm. I tutaj, proszę zobaczyć, poliesterowy sznurek zawsze się jednak też trochę pod ciężarem naciągnie, także też proponuję aż takiej długiej tej rączki nie robić. Dobrze, i teraz przejdziemy do siatki. Zrobiłam 85 oczek łańcuszka i tu wbijam się ten pierwszy półsłupek brzegowy i robię tu półsłupek. Czyli zrobię tu tak z tamtej strony 5. Ten sznurek sobie od razu będę wrabiać. 2, 3, 4, 5 półsłupków. I teraz przejdę od razu na kolejny pusty łuk i zrobię na nim 2 półsłupki. I na kolejnym łuku 2 półsłupki. 1, 2. I na kolejnym 2 półsłupki. Czyli na każdym łuku robimy po 2 półsłupki. I teraz, drodzy Państwo, tu jeszcze może tu jeszcze jeden łuk zahaczę. Czyli zrobię 1, 2 i na kolejnym 1 i 2. I drodzy Państwo, tak pracujemy do końca, czyli na każdym z tych łuków, może przewrócę ją, robimy po 2 półsłupki i znowu tu wchodzimy na ten rancik, tak? Tu robimy 5 półsłupków i znowu 85 oczek łańcuszka. I znowu z tej strony 5 półsłupków i następnie na każdym łuku po 2 półsłupki, tak? I tak pracujemy do końca rzędu, czyli spotkamy się aż tutaj, gdzie ja zaczynałam, tak? Czyli mówię, na każdym łuku robimy po 2 półsłupki. I ja już zrobiłam, widzicie Państwo, z dwóch stron. I tu na każdym z tych łuków pomiędzy rączkami, na każdym tym łuku robiłam po 2 półsłupki. I teraz przejdziemy do kolejnego rzędu. Coś mi się sznurek zaplątał. I teraz na każdym półsłupku będziemy robić półsłupek. Na każdym półsłupku robimy półsłupek. Aż dojdziemy oczywiście do tych oczek łańcuszka. Na każdym półsłupku zrobiłam półsłupek. I teraz będziemy pracować na tych oczkach łańcuszka, tak?
czyli wbijam szydełko pod dwie nitki, tak? I tu mi zostaje jedna nitka na dole. I na każdym tym oczku łańcuszka będę robić pół słupek. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Skoro ja zrobiłam 85 oczek łańcuszka, to powinnam mieć tych półsłupków 85. I drodzy Państwo, ponieważ pracujemy tak do końca rzędu, to już nie ma sensu, żebym ja Państwu pokazywała. Czyli tu na każdym półsłupku robimy półsłupek, a tu na każdym oczku łańcuszka też robimy półsłupek. I tak pracujemy dookoła do końca rzędu, tak? Czyli tutaj później znowu na każdym półsłupku półsłupek, przechodzimy na tą drugą rączkę i na każdym oczku łańcuszka robimy półsłupek. Ja już skończyłam rząd, czyli tak jak mówiłam, tu na każdym półsłupku robiłam półsłupek, a tu na rączkach, na każdym oczku łańcuszka również zrobiłam półsłupek. I teraz, drodzy Państwo, zrobię oczko łańcuszka i zrobię pół słupek. I na kolejnym pół słupek. I na kolejnym pół słupek. I drodzy Państwo, tak pracujemy dookoła, do końca rzędu, czyli dookoła, na każdym półsłupku, dookoła robimy po jednym półsłupku. I po skończeniu tego rzędu ja te rzędy zrobię jeszcze trzy. Czyli na rączce będę miała pięć rzędów półsłupków. Tak, tutaj mam pięć rzędów półsłupków, ale proszę zwrócić uwagę, ten szósty rząd zrobiłam inaczej. Każdy z Państwa zrobi sobie tyle rzędów, ile potrzebuje, żeby szerokość rączki była odpowiednia, tak? Ja akurat zrobiłam taką szeroką rączkę. Czyli jak zrobię te, na rączce będę miała 5 rzędów półsłupków, to dopiero się spotkamy i pokażę Państwu, jak robiłam ostatni rząd. A Państwo tych rzędów zrobią tyle, ile potrzebują, żeby rączka była szeroka. I ja już powtórzyłam 4 razy. Czyli na rączce mam 5 rzędów półsłupków, tak? Tutaj na tym boku zawsze będę miała rząd więcej, bo jak ten pierwszy rząd półsłupków robiłam, to tu na rączce robiłam oczka łańcuszka. Czyli na rączce mam 5 rzędów półsłupków, więc tutaj mam 6 rzędów półsłupków. I teraz, drodzy Państwo, ja już te rzędy skończyłam i teraz tylko ostatni rząd, żeby ta rączka nam się tak nie przekręcała, to będę po prostu robić, aha, tu jeszcze Państwu pokażę, proszę zobaczyć, tu specjalnie nie ucinałam sznureczka, dopiero tutaj mi się skończył czwarty sznurek, czyli w tym kolorze po prostu mniej mi zejdzie, no wiadomo, sznurki mają zawsze tolerancję mniej czy tam więcej, 5%, tak, także też zależy od koloru, ale mimo wszystko i tak trzeba tych motków mieć 5, bo uważam, że gdybyśmy wcześniej skończyli, ta rączka by była za wąska. I proszę zobaczyć, odwracam teraz torbę. Znaczy się, może najpierw zrobię oczko łańcuszka. Tu sobie już połączyłam. Zrobię oczko łańcuszka. Odwrócę i po prostu w drugą stronę będę robić półsłupki, tak? Czyli w każdym półsłupku półsłupek, ale w drugą stronę, tak? Wtedy nam ta rączka się nie będzie tak wywijać. I to już jest ostatni rząd, czyli również robimy półsłupki, tylko po prostu robimy te półsłupki w drugą stronę. I tak pracujemy, drodzy Państwo, do końca rzędu i po skończeniu tego rzędu będziemy mieli torbę gotową. Czyli tak jak mówiłam, robimy półsłupek w półsłupku,
tylko w drugą stronę i tak dookoła. I po skończeniu nasza torba będzie wyglądała właśnie tak. No moje jeszcze muszą zostać sparowane, żeby się fajnie układały, tak? No nic, ślicznie Państwu dziękuję i życzę miłego dziergania.